Możliwość zjedzenia ciepłego posiłku i otrzymania kartonu jabłek mają dziś mieszkańcy Ełku. Wszystko dzięki akcji Caritas Diecezji Ełckiej, a chętnych nie brakuje. Przed namiotem ustawionym w Parku Solidarności ustawiła się długa kolejka. Dziś najbardziej potrzebującym mieszkańcom rozdajemy aż 10 ton jabłek przekazanych przez sadowników w ramach programu Embargo, mówi Anna Rudzińska z Ełckiej Caritas. Akcje nasze, które organizujemy, tak naprawdę muszą dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących. W związku z tym dzisiaj bardzo dużo ludzi, jest dzisiaj gorąca grochówka, pogoda, jest sprzyjająca, bo nie ma takiego mrozu ani śniegu, żeby ludzie nie mogli wyjść na spacer, więc wychodzą, przy okazji zachodzą do nas, zjedzą grochówkę, posilą się, wypiją gorącą kawę, no i oczywiście dostaną na drogę jabłka. Mieszkańcy nie kryli zadowolenia z otrzymania ciepłej grochówki i owoców. Jak mówią, sytuacja na lokalnym rynku pracy jest fatalna, ciężko wiąże się koniec z końcem, dlatego takie akcje to świetny pomysł. Dużo bezdomnych u nas bez pracy, ludzi dużo jest w Ełku i dlatego potrzebna jest cupka taka, żeby, bo to dla, jak taki bezdomny nie ma ni renty, nic, to on wtedy tak chodzi nieraz, cały dzień nic nie je. Oni po prostu ze śmietnika biorą jedzenie i jedzą. A taka zupka gorąca to bardzo, bardzo dobry pomysł. Pogoda nieprzyjemna, prawda? To chociaż tak. Zupka ciepła. Tak. A jabłka pan wziął? Nie brałem. Tak powinno w Ełku być co róże. Tym biednym ludziom powinni dać i jabłek, i jeść, i wszystko, bo ja jestem naprawdę biedna. A dzisiaj co pani je? Grochówkę. Jest bardzo smaczna. Dziękuję bardzo za grochówkę i za jabłuszka.